Cześć. W dzisiejszym nagraniu przedstawię top 10 moim zdaniem najlepszych, najbardziej użytecznych wtyczek, które sprawdzą się na każdej stronie internetowej zbudowanej w oparciu o WordPressa. Nie przedłużając zatem, zaczynamy. Moje zestawienie rozpoczyna wtyczka bezpieczeństwa SecuPress. Jest to jedna z darmowych wtyczek, jedna z wielu, które przetestowałem na swoich stronach internetowych. Ta najbardziej przypada mi do gustu. Jest bardzo intuicyjna. Już w darmowej wersji posiada wiele modułów, których nie ma w innych darmowych wtyczkach. Wtyczka oferuje skan naszej strony internetowej pod względem bezpieczeństwa. Pokażę Wam, co jest do poprawienia. Zawiera w darmowej wersji wiele modułów, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa Waszej strony internetowej. Wtyczka uchroni Waszą stronę przed atakami hakerskimi, między innymi dodaniem kodu CAPTCHA przy logowaniu się do Waszej strony. Możecie blokować adresy IP, a także całe geolokalizacje, z których ktoś chce zalogować się do Waszej strony. Wtyczka chroni przed tak zwanymi zgadywaczami haseł, a także zabezpiecza przed obcą ingerencją w Waszych wtyczkach i w samym silniku WordPressa. Drugą wtyczką w moim zestawieniu jest wtyczka Cache Enabler. Jest to wtyczka szybkościowa. Świetna alternatywa dla wielkich kombajnów typu WP Super Cache. Szybkość czytywania się Waszych stron powinna być dla Was priorytetem z dwóch powodów. Po pierwsze, czytelnicy nienawidzą długo mielących się stron i szybko je opuszczają, jeśli ten czas przekracza 3-4 sekundy. A po drugie, im szybciej strona się wczytuje, tym Google wyżej ją umieszcza w wynikach wyszukiwania. Eksperymentowałem z wieloma wtyczkami do cache'owania. Z tej jestem jak najbardziej zadowolony. Głównie z tego względu, że sama w sobie wtyczka jest bardzo lekka i nie obciąża Waszej strony. No tak paradoksalnie, wtyczki szybkościowe również właśnie między innymi Super Cache potrafi obciążać stronę zbudowaną na WordPressie. Numer 3 na mojej liście to wtyczka Smash It. Jest to wtyczka do optymalizacji Waszych grafik na stronie internetowej. Wtyczka skompresuje Wam Wasze obrazy, dzięki czemu będą one się wczytywały dużo szybciej, a co za tym idzie, sama strona będzie się ładowała dużo szybciej. Wtyczka dostępna jest w wersji darmowej oraz płatnej. W wersji darmowej możecie skompresować naraz do 50 zdjęć. Jest bardzo prosta w obsłudze, wystarczy kliknąć, pokazuje ile jeszcze obrazów mamy nieskompresowanych. Wystarczy kliknąć Bulk Smash It. Wtyczka działa i ładnie przetwarza Wasze grafiki. Numer 4 to szybka wtyczka Check and Enable Zip Compression. Również wtyczka, która nada szybkości Waszej stronie internetowej. Wtyczka, której próżno szukać w innych zestawieniach tego typu najbardziej popularnych, najlepszych wtyczek WordPressa, a nie słusznie. Ta mało popularna wtyczka, jak wynika z moich testów, naprawdę wydatnie zwiększy szybkość wczytywania się Twojej strony internetowej. Działa na takiej zasadzie, że gdy użytkownik chce wejść na Twoją stronę internetową, wtyczka spakuje Twoją stronę, a przeglądarka użytkownika ją rozpakuje. Wszystko trwa ułamek sekundy, ale dzięki temu Wasza strona będzie się wczytywała dużo szybciej. Piątą wtyczką na mojej liście jest Revision Control. Gdy edytujecie stronę lub wpisy, za każdym razem, gdy zapisujecie, aktualizujecie swoje wpisy lub strony, każda poprzednia wersja jest niejako przez WordPressa zapamiętana i zaśmieca, zagraca Wasze miejsce na serwerze. By tego uniknąć, polecam właśnie wtyczkę Revision Control, w której ustawiamy, ile WordPress ma pamiętać wersji Waszych postów i stron do tyłu. Wpływa to znacząco na szybkość wczytywania się strony. Numer 6 na mojej liście to wtyczka antyspamowa AntiSpam B. Wtyczka, która walczy ze spamem, jest doskonałą alternatywą dla wtyczki Akismet. I szczerze mówiąc, bije ją na głowę. Przede wszystkim tym, że jest naprawdę darmowa, Akismet nie do końca. Oraz jest bardzo lekka, nie obciąża tak strony. Wynika to z testów szybkościowych, które przeprowadziłem. W
Wtyczka blokuje spamerskie komentarze bez konieczności włączenia weryfikacji CAPTCHA oraz jest zgodna z RODO. Posiada wiele opcji konfiguracyjnych. Numer 7 to wtyczka do optymalizacji Twojej strony pod kątem SEO. Wtyczka SEO Yoast, która jest bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna i krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces optymalizacji Twojej strony. Pokaże Ci, co jest w Twoich wpisach, w Twoich stronach, podstronach dobre, a co należy poprawić. Nie trzeba być tutaj wielkim specem od pozycjonowania, by na dość nawet trudne frazy wypozycjonować swoje strony samodzielnie, bez żadnego zaplecza. Dla przykładu mój artykuł na temat zielonej herbaty. Na trudną frazę zielona herbata zajmuje obecnie pierwsze miejsce wyszukiwania Google. A zrobiłem to tylko i wyłącznie właśnie przy pomocy wtyczki SEO Yoast, która pokazuje Wam. No bardziej prosto się nie da. Czytelność Waszego artykułu, czyli całą strukturę, tekst, nagłówki i mamy czytelność dobre, SEO dobre. Niżej mamy konkretnie napisane, co jest w czytelności naszej strony OK oraz co jest w porządku, jeśli chodzi o optymalizację pod kątem słów kluczowych. Wpisuję słowo kluczowe zielone herbata i już SEO Yoast wypluwa mi, co jest w porządku, a co mógłbym poprawić. Za pomocą wtyczki tej mogę ustawić tytuł strony lub wpisu, długi ogonek oraz opis. Numer 8 to wtyczka Cookie Notice, czyli informacja o ciasteczkach. Wtyczka z gatunku, które po prostu trzeba zainstalować, by nasza strona była zgodna z prawem. Takie są wymogi unijne i niestety trzeba się do nich dostosować. Wtyczka jest bardzo prosta w obsłudze, lekka, nie obciąża strony, jest zgodna z RODO, ma ponad 800 tysięcy pobrań. Mamy możliwość dodania naszego linku do strony z polityką prywatności. Numer 9 to wtyczka WP GDPR Compliance. Kolejna wtyczka, dzięki której nasza strona będzie zgodna z prawem. Jeśli mamy na naszej stronie formularze kontaktowe bądź możliwość dodawania komentarzy, to dzięki tej wtyczce możemy dodać tak zwane checkboxy, czyli miejsca na ptaszki do zaznaczenia wraz z informacją o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych właśnie w formularzu kontaktowym bądź pod polem dodania komentarza do Twojego wpisu. Ostatnią wtyczką w moim zestawieniu jest wtyczka Contact Form 7, która służy do tworzenia oraz wstawiania formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej. Wtyczka jest bardzo prosta w obsłudze i umożliwia tworzenie elastycznych i dostosowanych do naszych potrzeb formularzy. W opisie tego filmu znajdziecie linki do wszystkich wtyczek, które tutaj wymieniłem. Zapraszam Was również na swój blog zakładanie stron www.pl, w którym dzielę się swoją wiedzą z zakresu tworzenia stron oraz marketingu internetowego. Do zobaczenia, cześć!